Dzisiaj pastor Piotr poprowadził nas w rozważanie nad Słowem Bożym i wyjątkowo to nie będzie właśnie rozważanie poświęcone kontynuacji dziejów apostolskich, tylko kazanie na inny temat. Tak, na inny temat. I moi drodzy, dzisiaj kazanie chciałbym rozpocząć słowami Mojżesza, które wypowiedział w Psalmie 90, a brzmią tak. Panie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Panie, naucz nas liczyć dni nasze. Myślę, że na początku roku jest to dobry temat, żeby przyjrzeć się temu. I myślę, że każdy z nas jakoś tam liczył te swoje dni w ubiegłym roku. Był to rok zupełnie inny od poprzednich. Jak żyję, takiego roku nie przeżyłem jeszcze. Wy zapewne też. Nie było tak, żebyśmy siedzieli w maseczkach na nabożeństwie w ograniczonej jakiejś ilości. Tych możliwości spotkań było bardzo mało w ubiegłym roku. Ale wydaje mi się, że czas, który upływa, z każdym rokiem jakby szybciej upływał. Chyba, że mi się tylko tak wydaje. Ja się starzeję. Wy może nie. Ale on ucieka i ucieka naprawdę bezpowrotnie. I to widać. Wielu ludzi w tym minionym roku straciło życie. Co smutniejsze, straciło życie bez Chrystusa. To jest smutne. Pod koniec życia zwykle przychodzi taka refleksja wśród ludzi. Co takiego dokonałem w moim życiu? Czy dobrze je przeżyłem? Co do tej pory dobrego zrobiłem? I myślę, że każdy z nas zastanawia się nad tym. Ludzie pytają czasami Pana Boga, co jeszcze mnie czeka w tym nadchodzącym roku? Jakich zmian dokonasz, Panie, w moim życiu? Ja osobiście myślę, że przeszedłem już okres młodości. Jak widać, wieku średniego już dokańczam powoli, więc wejdę w ten niedługo seniorski wiek i czuję, że moje ciało się zmienia, moja struktura ciała się zmienia, zmienia się wszystko. Bezpowrotnie. Czas upływa nieubłagalnie, niestety. I czasami przychodzi taka nostalgia. Człowiek się zastanawia, jak to będzie w tym nadchodzącym roku. Jak będzie, kiedy mnie tutaj już nie będzie? Zastanawiacie się czasami nad tym? Powstaje też pytanie, co lepsze? Apostoł Paweł też miał takie pytania. Co lepsze, pozostać tutaj czy odejść? I każdy z nas ma różne wyobrażenia. I powiem wam, że trudno jest jednoznacznie tak sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy chcielibyśmy już opuścić ten świat. Myślę, że każdy z nas chce jednak żyć. I ja również chciałbym jeszcze pożyć, zobaczyć przynajmniej może jak Bóg da wnuki, kiedy oddają swoje życie Chrystusowi. To już będę miał dużo lat, ale może Bóg da, kto wie. Skończył się stary rok i mamy rozpoczęty już nowy. Jest to dobry moment do podsumowania pewnego etapu naszego upływającego życia na tej ziemi. Jest to dobry czas też refleksji nad znikomością naszego życia. Widzimy, że już Mojżesz sam w psalmie zastanawia się nad znikomością człowieka na ziemi. Dzisiaj chciałbym mówić na temat upływającego czasu i co się z nim wiąże, też właściwego planowania i gospodarowania tym czasem. Żebyśmy się nad tym zastanowili. Ponieważ żyjemy w świecie, który często jest eksploatowany do maksimum możliwości. Wyciskany co do sekundy. Korygowany jest alarmami, kalendarzami, smartwatchami teraz, tymi najnowocześniejszymi i regulujemy czas, ustalamy pewne rzeczy.
mamy coraz więcej tych rzeczy, które służą nam do kontrolowania swojego czasu. Czas to również jeden ze współczesnych bożków na tym świecie. Zgodzicie się ze mną, że często tak bywa, że czas staje się bożkiem dla kogoś. Na nasz czas prywatny, w tym nasz zegar biologiczny, nakłada się mnóstwo czasów również społecznych. Jest czas rodzenia dziecka, czas zaręczyn, czas małżeństwa, czas do emerytury na przykład. Wiele innych takich czasów. Czas rządów tego czy innego prezydenta. Mamy czas pandemii teraz, też go przeżywamy w jakiś tam sposób. Można odnieść wrażenie, że płyniemy równocześnie w wielu takich oceanach i rzekach, strumyczkach czasu. I czasami czas przyspiesza lub zwalnia. A my często z kalendarzem w ręku, z zegarkiem, wciąż doświadczamy w naszym życiu braku tego czasu. Zgodzicie się? Brakuje wam czasu? Mi często brakuje. Niektórzy powiedzą, brakuje ci czasu, bo źle nim zarządzasz. I w pewnym sensie może być to prawdą w niektórych sytuacjach, że po prostu źle zarządzamy czasem, który otrzymaliśmy od Boga. I zadajmy sobie dzisiaj pytanie, dla kogo zwykle nie mamy czasu? Kto i co kradnie nam ten czas nieubłagalnie? Czy szybko i bezrefleksyjnie płyniemy wodami tego czasu? Czy potrafimy czasami spojrzeć za siebie, czy do przodu? Pomyślcie. Czy patrzymy tam, gdzie wody czasu, które otrzymaliśmy od Stwórcy, rozbijają się o horyzont naszych codzienności, naszej śmiertelności? I nie potrafimy go we właściwy sposób wykorzystać, realizując Boży plan dla naszego życia. Czas, podobnie jak wszystko, co stworzone, jest własnością Boga. On go nam tylko udzielił na chwilę, ofiarował i pożyczył niejako. Tak hojnie i tak dyskretnie, że czasami my, ludzie tego świata, uważamy czas za naszą własność. A on nie jest naszą własnością. To Bóg go stworzył. Powołał do bytu, gdy stworzył wszystkie rzeczy. On powiedział słowo, rzekł i stało się. Rozpoczął się czas. I dzięki Bogu trwa do dzisiaj, do 3 stycznia 2021. Wierzę, że przyszliśmy dzisiaj na to miejsce po to, aby przede wszystkim dziękować Bogu. Może powiecie, że wielka jest moja wiara, ale ja wierzę w to, że chcecie dziękować. Chcecie dziękować Mu dzisiaj za ten miniony rok, że mogliśmy go przeżyć. Pomimo wszystko, pomimo tych wszystkich rzeczy, które nas dotykają, pandemii, chorób, przeżyliśmy i za to powinniśmy być wdzięczni Bogu, że kolejny dzień możemy być z Nim. Dziękować Mu również za porażki, które być może ponieśliśmy. Dziękować Mu za to, że jeszcze możemy mówić, chodzić, mamy ręce. Nie wszyscy to mają. Jest naprawdę za co dziękować Bogu. Może pytać Boga, czy dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły w twoim życiu w ubiegłym roku. Może pytasz, dlaczego choroba taka czy inna spotkała ciebie, bliskich. Może ktoś odszedł. Może ktoś odszedł niepojednany z Bogiem. I masz te pytania, i każdy z nas ma te pytania, ale odważę się powiedzieć, że być może nie otrzymasz odpowiedzi jeszcze tutaj na tej ziemi, na te wszystkie pytania, które masz. Czy jesteśmy gotowi do trwania przy Bogu, pomimo wszystkich prób, jakie nas dotykają, pomimo naszych różnych rzeczy, które w życiu się dzieją, przeciwności? Myślę, że to powinno nas pobudzać do jeszcze większego zaangażowania i trwania przy tym, który jest wieczny, przy tym, który jest Panem czasu, który stworzył czas. Stoimy dzisiaj na granicy dwóch okresów czasu, ponieważ
pożegnaliśmy niedawno stary rok, teraz mamy nowy, 2021. I nie wiemy tak naprawdę, co on nam przyniesie. Napełnieni jesteśmy myślami o tym nadchodzącym czasie. Myślę, że nie ma tu człowieka, który nie myśli o tym. Być może syn Daniela, który tam sobie leży w kołysce, on czasem się nie przejmuje. I do jego czas jest nieistotny. Aby mama dała pić, jeść i to jest ważne. Natomiast każdy z nas zastanawia się, co będzie w tym roku. Co jeszcze nas spotka. I tak jeden człowiek mówi, jak ten czas jest krótkim. Wydaje się, że dopiero co był rok 2020, a jeszcze był 2019 niedawno, a tu już mamy 2021. Ledwo zaczęliśmy się uczyć pisać datę 2020, już od 3 dni musimy się przyzwyczaić do nowej daty. Nie jest to takie proste, ale damy radę. Drugi człowiek mówi, jak niepewnym jest czas, ileż to ludzi w ubiegłym roku odeszło, ile straciło życie. A ilu przeżyje ten rok? Nie wiemy. Kto przyjdzie na nabożeństwo, które będzie kończyło rok 2021? Kto wie? Nie wiemy, ilu nas zostanie. Jak ten czas szybko ucieka, mówi trzeci człowiek. Kto nam jest w stanie zwrócić 2020 rok? To się nie wróci. I takie dywagacje ludzi często słyszymy. Wiecie, ja myślę, że ważne dzisiaj będzie to, że zastanowimy się, po co i na co tak naprawdę jest ten czas nam dany i jak właściwie powinniśmy go używać. I wiecie co, widzę, że Biblia mówi nam, czytając ją, że czas musi być czymś bardzo ważnym. Sam król Salomon, czytamy, pisze, synu, pilnuj czasu. Jest to ważne, abyśmy pilnowali tego czasu, który nam został dany przez Boga. Uczeni wprawdzie wymyślili jakieś określenia czasu, czyli opisy, co ten czas znaczy, ale tak do końca to nie potrafimy jednak tego wyrazić. Ważne jest jednak to, abyśmy przede wszystkim wiedzieli, skąd wziął się ten czas, bo to sam Bóg go nam dał. Nadał mu istnienie. Przed stworzeniem świata nie było czasu, jak wiecie. Była wieczność. Nie było żadnych ograniczeń. Wyobrażacie to sobie? Nie mieć żadnych ograniczeń. Wspaniałe. Zapewne wspaniałe. Nie wiem, nie doświadczyłem jeszcze tego. Ale nigdzie nie musisz się spieszyć. To jest piękna sprawa. Wtedy przed stworzeniem świata była wieczność właśnie. Bóg był i jest i będzie i w dalszym ciągu jest niezmienny i nigdzie, nigdy też nie starzejący się. Stwarzając świat i nadając wszystkim rzeczom istnienie, Bóg już tym samym nadał istnienie właśnie czasowi. Kiedy rzekł, niech się stanie światłość i stała się światłość i ujrzał Bóg światłość, że ona była dobra i przedzielił światłość od ciemności, nazwał światłość dniem, a ciemność nocą i nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej 1:3-5. I od tej chwili idzie dzień za dniem, noc za nocą, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem, wiek za wiekiem, aż do dziś. Aż do dziś, kiedy stoimy tutaj i może myślimy, co będzie w tym roku. A czy zawsze będzie istniał czas? Czytamy w Biblii, bynajmniej Pan Bóg, jak dał mu istnienie, tak go wniwecz też obróci, jest napisane. Widzenie, które miał Jan na wyspie Patmos, Jezus Chrystus objawił mu słowa dotyczące końca świata. I tam czytamy takie słowa. Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i lądzie, podniósł swoją prawą rękę ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię i to, co w niej, i morze i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. Objawienie Jana 10:5-6. Ten świat, który znamy, przeminie bezpowrotnie. Kiedy? Nie wiemy. Nie znamy dnia ani godziny, jak mówi Słowo Boże. Czytamy też w Słowie Bożym, że lata nasze giną jak westchnienie. To takie
i nie ma człowieka. I często tak bywa. Nie obudzisz się. Koniec. Po dniu ostatecznym, po dniu sądu, już czasu więcej nie będzie. Będzie wieczność. Coś, co dla nas wydaje się teraz niewyobrażalne. Będzie żywot wieczny dla tych, którzy przyjęli Jezusa i wyznali Go swoim Panem. Tych, którzy uwierzyli. Będzie to żywot wieczny z Bogiem. Razem z Nim. Natomiast ci, którzy nie uwierzyli, będą wiecznie, ale bez Boga. Bez Niego. Biblia mówi o tym miejscu, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Naprawdę nie chcę nikogo straszyć, nie jest to moim celem, ale tak jest napisane, tak mówi Słowo Boże, że to będzie straszne miejsce w odłączeniu od świętego Boga. Jak myślicie, dla kogo Pan Bóg stworzył czas? Dla siebie? Raczej nie. Pan Bóg go nie potrzebuje. Bez czasu też będzie istniał. On jest poza jakimkolwiek czasem. Dla kogoż zatem jest czas? Dla ciebie i dla mnie. A po co? Jestem przekonany i wierzę w to, że każdy z nas otrzymał od Boga ten czas, jeden krótszy, drugi dłuższy, aby poznawać tego, który jest wieczny i przynosić Jemu chwałę. To naprawdę sens naszego istnienia tutaj na ziemi, aby poznać tego, który to wszystko uczynił. Przez którego i dla którego wszystko się stało. Aby mieć ten czas po to, aby zbliżać się każdego dnia do Niego. Aby przynosić Mu chwałę. Aby tutaj na ziemi też być świadkiem Jego wielkości. Aby przynosić chwałę wszelkiemu stworzeniu, ogłaszać, że On i tylko On jest Panem i Królem, wszechmogącym na wieki. I to powinno być najważniejsze. Czas dostaliśmy od Boga po to, aby przywoływać też ludzi do upamiętania. Przez głoszenie ludziom tej dobrej nowiny o naszym Zbawicielu. Niedawno przeżywaliśmy pamiątkę Jego narodzin. On przyszedł po to, aby uwolnić grzeszników. Oddał swoje życie po to, abyś ty i ja mógł być wolny. Myślę, że każdy z nas dzisiaj powie, o jakże dobrym jest Bóg, że stworzył czas dla człowieka. Jakże dobrym jest Bóg. Na czym polega więc dobre używanie tego czasu? Myślę, że na tym, aby być posłusznym Bogu i Jego Słowu. To proste. Apostoł Paweł naucza, że każdy swoją zapłatę weźmie i każdy zda sprawę przed Bogiem, jak ten czas pielgrzymowania tutaj na ziemi spędził. Kto skąpo sieje, skąpo rządź będzie, a kto obficie sieje, z błogosławieństw rządź będzie. Czytamy w Bożym Słowie. Dobre wykorzystywanie czasu wiąże się również z właściwym i dobrym wykorzystywaniem talentów, które posiadamy, którymi Bóg nas obdarzył, przecież każdego z nas, każdemu coś dał, abyśmy to wykorzystywali dla Jego chwały, dla Kościoła i bliźnich. Czas, który został nam dany, możemy wykorzystać na dobre rzeczy, które podobają się Bogu i na takie, które się Mu nie podobają, z których nie będzie zadowolony. Wybór należy do Ciebie. Jeśli nie chcesz marnować czasu, zastanów się, czy aby nie za dużo tego czasu poświęcasz na rzeczy, które są mało istotne w Twoim życiu. Zaplanuj sobie czas, to Ci ułatwi na pewno życie z Bogiem. Powinniśmy potrafić rozróżnić to, kiedy przynosimy Bogu chwałę, robiąc to czy owo. Powinniśmy też wiedzieć, co Bogu się podoba, a co nie. A żeby to wiedzieć, apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, czy tedy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Czytajcie i studiujcie Boże Słowo. Na początku roku to dobra zachęta dla każdego z nas, abyśmy czytali, studiowali Boże Słowo.
bo wtedy zbliżamy się do Niego. Wtedy jesteśmy bliżej Niego. A On, jest napisane, zbliży się do nas. Módlcie się o dobre wykorzystywanie czasu. Każdy z nas powinien się modlić o to, aby ten czas wykorzystać jak najlepiej. Ten szybko upływający czas powinien pobudzać też nas do wzajemnego zachęcania się. Czy zachęcamy się wzajemnie? Do rzeczy, które podobają się Bogu. Ja dzisiaj staram się was i siebie samego też zachęcić. Nie wiem, na ile mi się to uda, ale wierzę, że Pan Bóg może poruszyć nasze serca do tego, abyśmy dobrze ten czas, który jest przed nami, wykorzystali w tym 2021 roku. A więc wykorzystajmy go we właściwy sposób. Chciałbym przypomnieć nam jeszcze kilka charakterystycznych cech czasu, ze względu na które powinniśmy też bardziej się tym czasem zainteresować. Po pierwsze, to czas jest krótki. Po drugie, niepewny. A po trzecie, bezpowrotny. Czas jest krótki. Pomyślmy, ile lat żyli ludzie na początku. Wyobrażacie sobie? 930 lat żył Adam. 912 Set, Jared 962. A Metuszalechowi udało się przeżyć 969 lat. A my raptem 80, 70, jak Bóg da. A więc czas dla nas jest krótki. I ile zrobimy w tym życiu dobrego? Przez jaki czas? Nie wiemy. Psalmista w 90. psalmie jeszcze dodaje: życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie 80. Ale to, co ich jest chlubą, wydaje się tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają lata, a my odlatujemy. I tak przy końcu naszych lat życia myślę, że człowiek niewiele jest w stanie zrobić dobrego. Często jest tak, że ludzie na starość dziecinnieją. Też jako małe dzieci też niewiele możemy zrobić, więc zostaje ten okres czasu jakoś 50 lat, jeżeli żyjemy do 70 czy 80. I wtedy ten czas, aby dobrze spożytkować, naprawdę musimy się zastanowić i dobrze go rozplanować, żeby czas ten podobał się Bogu. I myślę, że Bogu podoba się to, kiedy ten czas poświęcamy Mu od najmłodszych swoich lat. Ja osobiście nawróciłem się, kiedy miałem 30 lat i myślę, że dużo lat przede mną, które były, straciłem. Kiedy człowiek oddaje swoje życie wcześniej Bogu, ma możliwość dłuższego życia i wykorzystania go dla Niego. I to się Bogu podoba, wierzcie mi. A więc jeżeli jesteś młodą osobą, jeżeli jeszcze nie oddałeś życie Chrystusowi, to dobry czas też, początek roku, aby to zrobić, aby powierzyć Mu swoje życie. A jeśli jesteś dorosłym człowiekiem, który jeszcze też nie poszedł za Bogiem, teraz jest czas, aby pójść, aby być z Nim, aby ten czas spędzić u boku tego, który jest najważniejszy, który jest święty. Do tej krótkości czasu Biblia mówi nam jeszcze, że życie człowieka jest jak trawa, która usycha. I porównuje je także do pary ukazującej się tylko na chwilę, na krótki czas, potem znikającej. Godne uwagi też myślę jest to, że sam Pan Jezus wiele nie mówi o miesiącach i latach, o stuleciach, lecz często o dniach i godzinach. One są bardzo ważne w naszym życiu. I tak na przykład, upominając, byśmy byli zawsze gotowi, Pan Jezus mówi: czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Mateusza 25:13. Albo o owym dniu i o godzinie nikt nie wie. Mateusza 24:36. Dlatego, że czas jest krótki, używajmy go we właściwy sposób i dobrze. Po pierwsze, to już powiedzieliśmy sobie, czas jest krótki. Po drugie, czas jest niepewny. Żyjemy obecnie w świecie pełnym napięć, konfliktów,
wojen lokalnych, takich czy innych. Człowiek chce zniszczyć drugiego człowieka. Widzimy, że wyprodukowano jakąś broń, która przeciwko wszystkim się obróciła. Pandemia, która dotyka cały świat. Człowiek bawi się w Boga często. Ale te metody są coraz groźniejsze. Nie wiemy, co będzie w tym roku. Starzec 80-letni mówi, że mu życie prędko zleciało. Ale kto z nas tutaj zebranych jest pewien, że dożyje jutra? Nie wiemy. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Jedynie jako Jego dzieci możemy powierzyć się Jemu. Oddać Mu swoje życie. Do końca. Dzisiaj stoimy na progu 21 roku. I czy ten rok będzie się podobał Bogu, czy nie, w Twoim życiu, zależy też od Ciebie. Co zrobisz? Zastanów się. Zatrzymaj się na chwilę. Być może w tym pośpiechu często gubimy się. Ale wierzę, że Pan Bóg jest łaskawy. I nawet kiedy zrobiłeś być może wiele błędów w ubiegłym roku, On ci je wybacza. Bo On już poniósł karę za ciebie dużo wcześniej i oddał życie za te grzechy. Ale dzisiaj, stojąc u progu 21 roku, zaufaj Mu, powierz Mu ten czas, który tobie został i bądź wierny. Bądź wierny Jego słowu, bo On wierności dochowuje. I On nie da zginąć nikomu, ponieważ On nie ma upodobania w śmierci grzesznika i każdy dla Niego jest cenny. Póki czas mamy, czyńmy dobrze. Wszystkim, a najpierw domownikom wiary, jak mówi Słowo Boże. A więc zachęcajmy się wzajemnie do dobrych uczynków, do tego, aby Bogu się podobać, aby ten czas wykorzystać jak najlepiej w tym roku, który nadchodzi. Aby Chrystus, który oddał życie za ciebie i za mnie, cieszył się z twojego życia. Amen. Powstańmy. Chciałbym, abyśmy dzisiaj szczególnie dziękowali Bogu za to, co przeżyliśmy w ubiegłym roku. Dziękowali Mu za te drobne rzeczy i za te duże rzeczy, bo On jest godzien tego, abyśmy byli Mu wdzięczni. Tak często zapominamy o wdzięczności, a myślę, że Bogu się to szczególnie podoba, kiedy dziękujemy. Módlmy się.